Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Manor Lords. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. I oczywiście nie zapomniałem o mojej świcie, tak jest, zgłosili się kolejni członkowie do świty dumnej wiochy zwanej Nora Javora, tak jest, pokaźnej wioski, przepraszam bardzo. Gdzież ta moja świta była? Moja świta jest tutaj, moi drodzy, sześciu póki co, no będzie to trzeba zwiększyć oczywiście, tym się też będzie trzeba zająć, ale spokojnie. Świta, tu mamy Wejta, Petera, Fritza, o, tu mamy Leszego, dobra, Fritz. Fritz, ty od dziś będziesz się, mój drogi, nazywał, kto był pierwszy w kolejności? Francid, mój drogi, ty byłeś pierwszy. Duże D. Tak, zostało podane i tak też będzie w annałach. Francid, kolejny członek świty. No i oczywiście Runesmith, o tobie też nie zapomniałem, mój drogi. Również, proszę bardzo, jest świta. Miejsca są, jak miejsca są, no moi drodzy, proszę się zgłaszać, Będziecie częścią wielkiej machiny wojennej Javora. Ale zanim to wszystko nastąpi, no to dobrze byłoby, żeby te moje chłopki, roztropki się, nie przekręciły z głodu i nie zamarzli. Chociaż na razie jest okej. Kurniki dają radę. Warzywka tutaj pomagają. No i oczywiście mamy jeszcze mnóstwo jagód, ponieważ tu jest bogate krzewy jagodowe. Tak jest, bogate źródło. Pola uprawne, tak jest, tu się ugorują. Tutaj w tym roku bieda z nędzą, z tym jęczmieniem po prostu. O! To jest tragedia. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo to jest straszna bieda. Zresztą to sobie mogę kliknąć, jak to tu wygląda. No, czerwono-pomarańczowo. No tutaj się odnawia, tutaj tak, bo tu się pola ugorują. Tu nawet to nie wygląda najgorzej. Zobaczymy, jak to się faktycznie zakończy, to ugorowanie. Bo to mam na kolejny sezon. To jest 16%. To oczywiście jeszcze podskoczy nieco ta żyzność. Tutaj mam dwa sezony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie ten nieszczęsny jęczmień, mam go całe 16. To jest po prostu na bogato. Bo słodu... Ach nie, już wytwarzam słód. Także w niedługich sezonach, w najbliższych sezonach będzie można to ogarnąć. Dobrze, ja muszę pilnować ważnej rzeczy, czyli obozowisk bandziorów, żeby ich tłuc po prostu, jak się tylko pojawią, jak najbardziej. Uzbrojenie, czyli duże tarcze plus włócznie dla moich dzielnych wojaków tutaj muszą być produkowane. Ale taka rozkminka. Jeśli ktoś chciałby na przykład handlować, hajsy zarabiać, kosić grube hajsy i tak dalej, no to polecam zrobić warsztat łuczarza. Ponieważ w warsztacie łuczarza można produkować łuki, tak jest, i tymi łukami handlować po prostu na targowisku, na faktorii i żegnam, proszę bardzo, wypychać. Potrzebne jest tylko kłody drewna przerabiane na deski, deski na łuki, dziękuję bardzo, no hajs się sypie po prostu. Jakby komuś tego, ktoś by chciał po prostu, tak, nie wystartować sobie w ten sposób. Ale ja mam hajsiwo, tak jest, mamy hajsiwo, mogę sobie już postawić tutaj, zająć jedną z pozostałych parcel, które mam, dwie parcele są. Któraś z tych parcel miała bogate ziemie, były super, super po prostu żyzne. Tutaj była żyzność żyznością poganiana. W jęczmieniu również. Nawet nie jest źle. I tutaj byśmy się, myślę, rozstawili. No i chyba ja myślę, że ta wioska, którą tutaj zaraz postawię, ta wioska stanie się, moi drodzy, tak, tego byśmy potrzebowali. Ja was postawię. A w sumie czemu by nie? I proszę bardzo, małe miasteczko sobie tutaj możemy postawić. To jest chyba w przyszłości. Chyba, że miałbym więcej kasy. Bo są początkowe zasoby. Osada rolnicza, osada leśna, osada górnicza. Ciekawe, czym się to będzie różniło. To są początkowe zasoby, to jakbym miał po prostu więcej hajsiwa, nie? Żeby to ogarnąć. Ale dobra, na razie staćmy na miasteczko. Z miasteczkiem jedziemy tutaj. Proszę bardzo, robimy dokładnie to samo, co robiło się na samym początku rozgrywki, tak jest, czyli robimy sobie tutaj jak najbardziej obóz drwali, no bo oni oczywiście będą potrzebowali jak najbardziej przecież drewna, no z czegoś te chałupy trzeba stawiać, wiadomo. Chatę zbieraczy, właśnie, czy ja bym... Tu mamy bogato w zwierzaki, tu można byłoby... Zresztą tu można i jedno i drugie postawić, przynajmniej na początku. Tak jest, i tak też zrobimy. My się będziemy oczywiście zajmowali Norą Javora, tak jest. W sumie czekajcie, ja tą wioskę też muszę jakoś nazwać. No właśnie, teraz kurde panie.
O, nawet już chyba wiem, jak to się będzie nazywało. Proszę bardzo. Ty się nie będziesz nazywał Zwejału, tylko ty się, mój drogi, wiosku, będziesz nazywał... Dżaworycha. Tak jest, to będzie wiocha Dżaworycha. Proszę bardzo. I ta wiocha pójdzie... tu pójdziemy w rolnictwo. Tak jest, tu będzie inwestycja w rolnictwo pełna, jak tylko się da. Póki co, wiadomo, na początku będziemy korzystali z tego... I co, już mi się kłody drewna skończyły, czy o co ci chodzi? Bo nie wiem, czemu to mi się tak dziwnie zrobiło. Nie wiem, dobra. Dom, co ja tu stawiam? Obóz myśliwski, chatę zbieraczy. Proszę, cyk. Dziękuję bardzo. Dobrze, to zostanie ogarnięte. Rodzin mamy 5 sztuk póki co. Drwalu będzie. Jak drwalu się ogarnie, no to my oczywiście będziemy potrzebowali tutaj również składu. A myślę, skład sobie postawimy tu. Spichlerz damy sobie tu. Spichlerz będzie tu. Dlaczego? Bo tutaj będę jechał z polami pszenic po sam horyzont po prostu. No ale oczywiście to jakby wszystko w swoim czasie. Tam to postawią. Jedzenie będzie, bo na razie macie... Aha, jedzenie na 4 miesiące. Zużycie opału żadne, bo nie macie żadnych chałup. Dobrze. Bardzo fajnie. W pierwszej kolejności tak jest. Proszę to jak najszybciej postawić. Priorytet najwyższy. Drugim priorytetem, ja myślę, no bo ja tu mam jakieś jedzenie, chlebeł, mamy tutaj, tak jest, my tu mamy chlebeł. Ten chlebeł byłoby trzeba dać od razu do spichlerza, bo jak ja tego nie dam do spichlerza, to będzie buba po prostu. O, obóz drwali, świetnie, zapraszamy, drwala, drwalu, drwalu, i no właśnie, bo mi już kłód mi już zabrakło. Spichlerz, tak jest, dawaj, najwyższy priorytet, budujcie mi spichlerz. Bo składowiskiem się zajmiemy za moment, za chwil kilka. Spichlerz zrobicie, wy mi tu przynieście ten chlebek. I następnych ludków wrzucimy do zbierania owoców i zbierania i polowania na zwierzaki. Dostępne nowe kompanie najemników? Nie, nie jestem zainteresowany. Mam ciekawsze rzeczy, na które mogę wydać pieniądzory. Proszę się tutaj jakby troszeczkę, wiecie, wysilić z tematem. Patrzyłem ludziska na kilka ciekawych poradników odnośnie skład pierwszy zrobili. Patrzyłem na kilka ciekawych poradników właśnie, jak startować w Manor Lordzie, jak to zrobić, żeby wam nie poumierali z głodu ludkowie, na przykład jeśli chodzi o właśnie zasiewy, nie? Bo ja wiem, jest osiągnięcie, ja o tym osiągnięciu mówiłem. Osiągnięcie, które żeby wygrać ten scenariusz, czyli nawet nie wygrać scenariusz, dojść do tam chyba jednego z najwyższych poziomów wioski bez użytkowania, właśnie bez zbierania jagód, ani zbierania, ani polowania na dziką zwierzynę. No to jest troszkę problematyczne, to się da ugrać, ale jedno co pisaliście odnośnie tego rozwoju w handel, nie? Że ceny importu są korzystniejsze, żeby kupować ziarno, mielić na mąkę i sprzedawać, to jest dobra opcja, żeby tak zrobić, ale te kurniki są po prostu polecane, tu damy człowieczka, kurniki są polecane, obóz myśliwski, proszę bardzo, kurniki są polecane od razu, tak jest, żeby jak najprędzej po prostu boostować kurniki. Kurde, ja drwala nie mam. Rodzina życzy sobie więcej miejsca. Oczywiście, no zaraz się tym zajmiemy. Zaraz zrobimy stragan. Tu targowisko. A zrobimy, proszę, tu im zrobimy targowisko. Tu będziecie mieli takie fajne targowisko. O, badaj, jakie targowisko. Ile mamy kłód? Kurde, naparzają tych kłód jak wściekli. Tu musimy postawić. O, tak sobie to zrobimy. Proszę bardzo, tu już zrobicie nadwymiarowo. I dodatkowo ja bym jeszcze musiał tutaj zawczasu, bo zapomniałem oczywiście o tym, chata drwala, no bo ja oczywiście opał im będę musiał ogarnąć. Tak jest, chłopiska, gdzie ja bym wam tu dał, a wiecie co, a rąbcie tutaj, niech to idzie tu. Budowa straganu ukończona, bardzo dobrze, okej, dobra, wracamy do Nory Javora. Witam serdecznie, wszyscy tu żyją, wszyscy zadowoleni, mamy opał, mamy żywność, jest okej. Nikt nie umiera z głodu, warzywka, no jaj jest mniej, jaja by tu było trzeba ogarnąć. Czy ja potrzebuję więcej hajsu? Tak, ja potrzebuję hajsu, bo ja muszę powiększyć swoją świtę oczywiście. Dawaj, dorzućmy sobie przynajmniej ze dwóch zbrojnych. Tu mamy kasę. Czy ja bym potrzebował więcej kurników? Bo tutaj nie mamy kurników, właśnie. Chociaż to są za duże, kurde, trochę za duże parcele. A ja wiem...
Chociaż na te parcele jarzynowe to jednak bym powinien robić właśnie takie duże. No to też jest bardzo polecane właśnie wykorzystanie parceli mieszkalnej jako właśnie źródła żywności, tak? Bo widzicie, no warzywka ciągle wpadają i to jest bardzo dobre. To jest super sprawa i nie kosztuje nas to tak na dobrą sprawę zbyt wiele. Nie? To jest bardzo, bardzo spoko opcja, ale ja oczywiście, głupi ja, jak zwykle, zapomniałem, bo ja przecież w końcu nie postawiłem pasiek. Prawda jest taka, że ja nie postawiłem, cholera jasna, pasiek. Wy tu wyrzynacie wszystko, świetnie, ale jesteście wspaniali, przepraszam bardzo. Tu krzaczory wam wyczyścimy, bo ja tu nie widzę, co tu się w ogóle dzieje. Chatę leśnika też powolutku byłoby trzeba tutaj zacząć ogarniać. Tak jest. O, proszę bardzo, od razu to lepiej wygląda. Drwaluje. Dobra, mi brakuje ludzi. Właśnie, mi brakuje ludzi i tu mamy mały problem. Tu byłoby trzeba pociągnąć jeszcze kilka parcel. Kilku ludzi by mi się jeszcze dodatkowo przydało, no bo ja bym w końcu mógł też te pasieki zrobić. Bo mówię, całkowicie zapomniałem o pasiekach. Kompletnie, totalnie zapomniałem o pasiekach. Zresztą ja już je zacznę stawiać, bo ja znowu o nich zapomnę. Tylko w pierwszej kolejności niech zacznie robić tak, o. Czy ja się tu mogę wstawić, o. Da radę? Pewnie, że da radę. Czekaj, jak ja bym tu chciał zrobić kurniczki? O. No, będzie takie trochę krzywe, niech będzie. To sobie zrobimy też kurniki. Jak najmniejszą parcelę na kurniki, bo kurników nie musi być dużo. Tak jest, kurniczki są małe i dziękuję bardzo. Więc tu nie trzeba marnować na to miejsca. O, dżaworycha, proszę bardzo. Już, a no tak, bo przecież 5 parcel zrobiłem. Nowy punkt rozwoju. Witam cię, dżaworycho. Kurde, tak, my byśmy tutaj chcieli. W co byśmy poszli? Sadownictwo. Właśnie nigdy nie ruszyłem w sadownictwo, a w sadownictwo można by było. To mnie poprowadzi do upraw żyta. To jest dobre. To jest bardzo dobry kierunek, jeśli chcemy zapewnić sobie mnóstwo żarcia. Żyto można przerabiać na mąkę, podobnie jak pszenicę, ale zboże to jest wytrzymalsze i można je siać w miejscach o mniejszej żyzności. To bardzo, bardzo fajnie. No i też to piekarnictwo. Bo normalnie jest wytwarza chleb z mąki z dwukrotnie większą wydajnością niż piec chlebowy. Tak jest, piekarnię robimy w parceli mieszkalnej i o wiele, wiele więcej chlebełka można z tego ogarnąć. Nawożenie to też jest spoko rzecz, nawadnianie to jakby były susze, ale nie wiem, chyba jeszcze nie doświadczyłem suszy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja wiem, że kto ma owce, ten ma co chce, ale to jakby niekoniecznie. Ciężki pług to jest dobra opcja, ale ja myślę, że zaczniemy tak. Zaczniemy od sadownictwa tutaj w Dżaworysze. Jak to wygląda? Bo ja to mogę zrobić, rozumiem, sad tutaj. Wytwarza jabłka. Zbiór owoców odbywa się każdego roku we wrześniu. Dopóki drzewa nie rozwiną się w pełni, co zajmuje około 3 lat, sady mają mocno zmniejszoną wydajność. Okej, ja to rozumiem, spoko, ale nie ma nic, żadnego słowa na temat tego, że musi być ta parcela jakaś duża, nie? Jezus, ale jak te drogi, ja pierdzielę, 50. No to w porównaniu do na przykład warzywniaka albo takich kuraków. No ale dobra, na jakąś jedną jabłoneczkę ja myślę, że byśmy sobie tu zrobili, bo ja, chociaż nie, czekajcie, ja muszę kasę na coś zostawić, na jakieś inne ulepszenie, niech ja się zastanowię teraz. Chociaż tu mi żarcia nie do końca, nie będzie problemu z tym jedzeniem, ze skórami tak samo, a ciul tam, będziemy mieli jabłonkę. Tak jest, ja chcę zobaczyć, jak te sady jabłonkowe tutaj sobie będą rosły, a jeszcze i tak czy siak przyjrzę się kwestii. A, opał mi się kończy, no oczywiście, bo zapomniałem o tym. Chata drwala, ja bym prosił tutaj chop chop, jeśli o to chodzi. Proszę nieco tutaj przyspieszyć. Powinni mi się... Nie, na razie nikt się tutaj nie wprowadzi, ponieważ niska probata. Zapasy zostały uszkodzone. Zapasy Nora Javora, które? Które? Aha, no co ty mi tu w ogóle mówisz, że jarzyny mi się tutaj... No wiecie co... Ci ze Spichlerza mogliby też bardziej ogarniać, wam szczerze powiem, bo zauważyłem w innej rozgrywce postawiłem... Kończy się opał, wiem. W innej rozgrywce postawiłem 3 Spichlerze. Były pełne ludzi, pełne pracowników i... Kurde, no masakra po prostu, nie? I tak mieli problemy, żeby to ogarnąć, nie? Czekajcie, w składowisku... Nie, w Spichlerzu muszę mieć kogoś, żeby ganiał pożarcie. Jak stoimy w ogóle z żarciem? No z żarciem nie jest źle. Drwalu, czekaj, bo wyście tu nakłodowali.
Drwal, dodaj sobie siana, ty idź tutaj, będziesz dalej drwalem, ale takim troszeczkę innym. Opał potrzebujemy, tak jest. Dżaworycha potrzebuje opału. Tutaj postawią, dobra, tu będą dodatkowe mieszkanka, w razie czego przybędą nowi ludkowie. Bardzo fajnie, super. Pasieki, Dżaworski, miałeś, kurde, wafel postawić te nieszczęsne pasieki, znowu o tym zapomniałem. Dawaj mi pasieki, bo ja nie pamiętam, ja ich chyba w końcu nie postawiłem. No oczywistość, że nie. Jasne, jasne, że nie, że w ogóle. Nawet, dobra, pasieczki sobie zrobimy tu. Troszkę tutaj obrócimy tą pasieczkę. O tak, proszę bardzo. Ja bym tu prosił pasieczkę. Dwie pasieczki to jest i tak maksimum. Więc nawet nie ma co szaleć. Droga jest, dziękuję bardzo. Zaczęły się wprowadzać rodziny. Bardzo dobrze. Te rodziny, mało tego, dostaną przywilej posiadania kurczaków. Tak jest, walimy tutaj kurniki. Bo powiem wam tak, z początku to nawet wygląda nie najgorzej. Jak już trochę ogarniemy temat, właśnie kwestii żywności i tak dalej, że jest to zabezpieczone, to później to może być zgubne. Jak wiecie, rozsiądziemy się na laurach w naszej wiosce, zaczynają się problemy. Tak jest. Mi się tak zdarzyło. Ja już miałem ludności, jest okropnie duże. Ja już miałem pełną armię. Tutaj był full ludzi. Gigantyczna ta wioska i w pewnym momencie cała ta parcela tutaj, wszystko to były pola pszenicy. Chleb, pszenica, chleb, pszenica, chleb, pszenica. Ja to skiepściłem, to w ogóle i tak zły rozwój wioski zrobiłem wtedy. To już tak swoją drogą, to się przyznaję bez bicia. Bo nie poszedłem właśnie w rolnictwo. Tak jest, to skiepściłem właśnie, nie poszedłem w rolnictwo. Ja chciałem sprawdzić, słodu mamy, no i nie jest źle. To jest zaorane na przyszły sezon, 16%. Okej, czyli się guzik się zwiększyło. Tutaj się może zwiększyć jeszcze przez następny sezon, chyba do 24%. No masakra po prostu. Szczerze to wam powiem, że masakra z tą ilością tego słodu. No ten jęczmień to chyba tak czy siak docelowo będę musiał ogarniać stąd. Albo go tam przerabiać od razu na piwsko i wysyłać to piwsko tutaj. Jest taka opcja, to można byłoby coś takiego zrobić. Ile mi brakuje? Czekajcie, mi brakuje jeszcze jednej parceli drugiego poziomu. To by było ważne, bo ja je muszę później zmienić w parcelę trzeciego poziomu. Czy tu coś rozwijałem? Nie. Tu mamy warsztat kowalski, stolarski. Dobra, raz, dwa, trzy. No coś mi się tu liczby nie zgadzają kompletnie. Ile ja mam? 9. A, ta parcela. Proszę bardzo, ja właśnie coś z tą parcelą chciałem zrobić. Teraz mi się cholipka przypomniało. Rzućmy oczkiem tutaj na dżaworychę. Nie umarliście jeszcze, bardzo dobrze. Jedzenie macie, na szczęście. Tyle dobrze. Widzę, że ci zwierzaków tutaj nie wykorzystali. Zebrali sporo jagód, więc jako tako na tych jagodach jakoś uciągniecie tą zimę, mam nadzieję. Chociaż według tego pisze, że 10 miesięcy macie jedzenia. To bardzo, bardzo ten fakt mnie cieszy. Ale, o proszę bardzo, już mamy tutaj... aprobata jest pozytywna, czyli już jakaś rodzinka nam się tutaj wprowadzi. Bardzo dobrze. Tutaj byłoby też trzeba już zacząć kombinować powolutku. Pszenica. A jak wygląda z żytem? A nie. Nie len. Bardziej o to mi chodziło. Pszenica, a żyto. Bez różnicy chyba, nie? Chociaż nie. No, z żytem można by tu było bardziej zaszaleć. No dobra, z jęczmieniem. Tak, żebym nie sadził jęczmienia. Pszenicy znaczy się, żebym nie sadził w miejscach, gdzie jest żyzna gleba pod jęczmień. Tutaj. Tu jest jęczmień. Tu by można było ogarnąć. Dobra, rozejrzyjmy się, tutaj jest tak sobie, a pszenica oczywiście jest wspaniała, pszenica może być wszędzie. Dobrze, to ja już oczywiście, ja już sobie nawet zrobię jedno gospodarstwo, tylko że tak, żeby zacząć to tutaj ogarniać z pszenicą, tu muszą być małe poletka. Tak jest, to nie mogą być gigantyczne pola, bo oni nie będą, wieśniaki nie będą w stanie tych pól w żaden sposób ogarnąć. Nawet ogromne ilości wieśniaków nie będą w stanie ogarnąć tych pól ze względu na to, że oranie będzie bardzo długo trwało. Nawet przy użyciu pługa, nie? Jak będzie, bo tam jest to, że można sobie pług ogarnąć i że wół tam będzie popylał i tak dalej z ziomkiem, nie? To nawet to nie pomaga, nie? Dobra, zróbmy to tak. Ja tu będę musiał postawić oczywiście gospodarstwo. Gospodarstwo właściwie to można postawić gdzie bądź, więc będzie sobie stało tutaj. Dziękuję bardzo. Już mamy jedną dodatkową rodzinę. Mamy, ile mi... No mamy jeden...
Jedno ekskluzywne mieszkanie więcej. Dobra, to przynajmniej jedną rodzinkę będę miał do tego, żeby zaczęła ogarniać gospodarstwo. Żeby już tam powolutku sobie by dodziabali, by to sobie powoli zbierali tą pszenicę i myślę, jakoś to ugramy wszystko. I z tego właśnie, z tej parceli zrobię... obszar siły... No, oczywiście. To czekaj, jagodzianki, wiecie co? Jagodzianki idą do domu, a proszę bardzo, ty... Jagodzianki zostaną myśliwymi w zimie. Tak jest, bo tu mamy ogromne ilości zwierzaków. Tak byśmy to ogarnęli. Nora Jawora, wprowadza się nowa rodzinka? Bardzo dobrze. Członkowie rodziny dołączyli, świetnie. Co tu się... Aha, no oczywiście, tak, chata zbieraczy, jak zwykle. Mnóstwo w chacie zbieraczy. Tu mamy pasiekę, no właśnie, tylko że no ja wiem, że pasieka... Właśnie, ciekawe czy pasieka, bo tego nawet nie sprawdziłem. Jak to jest z miodełem? Proszę mi pokazać zbieractwo... Robotnicy zbierają miód. Domyślnie każdy region ma pszczoły na maksymalnie dwie pasieki. Budowa kolejnych nie zwiększa produkcji. No okej, ogarniam. Czyli co? Czyli miodek co? Że miodek mamy cały rok? No ja wiem, że to jest chyba nielogiczne, no bo miód jest wtedy, jak są kwiatki, jak sobie pszczółki latają i tak dalej, nie? Więc jakby to chyba trochę nie tak. Czekajcie, mamy troszkę kasiurki. Powiększymy sobie jeszcze świtę. O dwóch kolejnych, proszę bardzo. Ja w przyszłości muszę zacząć inwestować w powiększenie posiadłości, żeby mieć więcej tych moich świteziów kochanych. No i oczywiście jak się ktoś zgłosi w komentarzach, moi drodzy, miejsca czekają, jeśli tylko chcecie dołączyć. O, proszę bardzo, mamy tutaj, gospodarstwo jest ukończone, pokaż mi, tu mamy tak, ja bym chciał tutaj, wow, 62% na pszenicę, spoko. Zrobimy tak, pszenica, na razie wykorzystamy w pełni te... Jezus, co ty robisz? Dawaj mi tu pszenicę. W pełni wykorzystamy, zapomniałem tego kliknąć. W pełni wykorzystamy te 4 poletka. Ja wiem, spokojnie. Ja wiem, że one nie są zbyt wielkie. Ale zaraz tutaj będę planował, tak, ciebie dorzucamy tu. Wy chyba nawet tego nie będziecie orali teraz. Wy dopiero weźmiecie się za orkę, żeby to w ogóle zaorać. Wy się za orkę dopiero zabierzecie wiosną, nie? Przecież tak, już jest luty, więc... Dacie radę, chłopaki, dziewczyny, ja w was wierzę po prostu. Ja jesteście fantastyczni tutaj. Opał jest, jedzenie jest, nikt nie umiera z głodu, fantastycznie. Targowisko postawiłem im tutaj, powinni być zadowoleni. Tu mamy, dobra, teraz powinienem zrobić tak. Ważna rzecz, bo to trzeba zaplanować, jeśli chodzi właśnie o rolnictwo. Dalej jedziemy właśnie w kwestii pszenicy. Zrobimy tak, kolejne pola zrobimy sobie tutaj. Czekajcie, bo tu jest, aha, dobra, tu już jest granica. Spoko. Tak jest, zrobimy kolejne poletka, niespecjalnie jakieś wielkie. Tu sobie zrobimy też oczywiście pola pszenicy, bo ja bym tutaj poszedł mimo wszystko w pierwszej kolejności w żywność. Tu zmniejszymy to pole, to nie może być takie duże, bo tu już się zaczyna wydłużać. Tu sobie mychniemy tak. Ja bym w pierwszej właśnie kolejności uderzył w tą żywność, no bo to jednak jest najważniejsze. Mówię, im bardziej będzie się rozwijała Nora Jawora, tym więcej Jaworycha będzie musiała dostarczać tej żywności. I tu byśmy zrobili tak, jeśli w tym sezonie tutaj będzie pszenica, to tutaj sobie zrobimy ugór i w następnym sezonie będzie tutaj pszenica. Tak bym to rozplanował. Płodozmian pszenica, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery pola. Raz, dwa, trzy, to jest trzecie. Dobrze, to będą jakby... Nie, tak, Jezus, ugor, chłopie. Tak, i pszenica idzie tu. Jakbym to trafił, to będzie super. Płodozmian, pszenica. I zrobię sobie jeszcze komplet takich pól. Nie, znowu źle to zrobiłeś, Jaworski. Tu pszenica, o tak. Tak to zrobimy i zrobię jeszcze trzeci komplet pól na trzeci rok, żeby to szło. Wiecie, ja już o tym, ja o tym już mówiłem. A widzicie, oni teraz tutaj zaczynają, co mamy, marzec, oni tu zaczynają ogarniać temat. Jest marzec, czy już się tutaj... Nie, jeszcze nie, dopiero jagody rosną, więc z tym można chwileczkę poczekać. Mamy dwóch, to dobrze, że mamy dwóch. Proszę bardzo, jeden idzie do gospodarstwa. Pozostałe rodziny będą oczywiście tutaj dzielnie stawiały kolejne parcele mieszkalne. Czy ja bym chciał zrobić mniejsze? Tak, zrobimy sobie mniejsze w tym kierunku. Nie, my to zrobimy inaczej. Ja wam tu myknę drogę. O, mało tego. Zrobimy tak.
Proszę bardzo. Tutaj byśmy postawili małe parcelki. Tu będą, tu wiecie co? Ja bym tu zrobił właśnie kurniczki. Tylko coś mi się tu, coś mi... Aha, on mi o tą drogę tam zahacza, tak? Dobra, teraz nie zahacza o drogę. 14 kłód mamy. Szkoda, że mi nie pokazuje teraz, ile tego będzie. A, spoko. Dobra, to będzie na 10 kłód. Tylko nieco za małe. Ciut większe. Takie. O, no, dawaj. Minimalnie rozchodzi mi się o to, żeby tutaj kurniczki mogły na tych parcelach powstać. Co prawda ja wiem, że nie mam jeszcze kasy, ale z tym sobie również poradzimy. Skórę tutaj ogarniam. Skóra jest ogarniana na tej parceli, bardzo dobrze. Jak się postarały te moje ziomeczki tutaj? Wspaniale się postarali, jesteście super. Tylko pytanie, chociaż nie, powinni bez problemu poradzić sobie właśnie z żniwami. Tylko dla mnie fajną opcją byłoby, bo można przyspieszyć żniwa. Ja myślałem z początku, że to chodzi o to, że oni to zetną i już wszystko pójdzie tak jak trzeba, a oni po przyspieszonych żniwach, oni znowu zaczynają jeszcze w tym samym sezonie, jeśli ta pszenica urośnie, to oni w tym samym sezonie zaczynają ją znowu, wiecie, zaorać, zasiać i niech rośnie. Kurde, ja myślałem, że to po prostu będzie tak, że oni to zetną i to już zostanie, pójdzie sobie tutaj kolejką płodozmianu. No niestety nie tak to działa, a szkoda. Zawczasu, żebym nie zapomniał, bo oczywiście na pewno zapomnę, bo wiecie, jak to u mnie jest z pamięcią. Co ja chciałem? Kolejne pola. Tak jest, bo ja o nich zapomnę. Tutaj dodałem tak. Na kolejny rok jest 5. Tu mam 4. I tu sobie gdzieś bym zrobił... Rzućmy okiem, czekaj. Jak jest z jęczmieniem? Aha, tu jest kiepsko z jęczmieniem. Tu jest fajny jęczmień. Czyli tutaj można się po drugiej stronie drogi... można tu walczyć z pszenicą. Czyli jak najbardziej mogę tutaj rąbnąć poletka. Z tego co zauważyłem, przynajmniej jeśli chodzi o orkę jako taką, podłużne te pola to jest fajna opcja. To ma 0,4. Tak jest, podłużne, bo ten jak on orze, to on robi coś takiego. On robi trasę tu, prosto i on nie nawija tutaj i robi zaraz obok tego, tylko on przechodzi na drugi koniec tego pola i zaczyna stąd. Więc jak zrobicie duże pole, no to ten chłop nawali takich pustych kilometrów, że to jest niesamowite po prostu, nie? To jest po prostu mega szokowe i zrobimy coś takiego. Do tego dokleję jeszcze kilka poletek. Tak jest. No, zamknij mi te pola, proszę cię bardzo. Jedno takie większe, z którym bez problemu powinni sobie, chłopi sobie tutaj powinni poradzić. I tu wam, o, jeszcze takie, żeby ładnie tutaj zakończyć. Proszę bardzo, takie oto poletko. I to poletko, moi drodzy, będzie miało pszenicę tutaj, dopiero w trzecim roku. Niech na razie tak zostanie i myślę, że to powinno dać radę. Ziarna powinno być dość, właśnie, kurde, ja muszę zrobić tartak tutaj, ja muszę powiększyć spichlerz. Bo mi zabraknie miejsca, mi totalnie zabraknie miejsca przecież na te ziarna. Na to ziarno, tak jest, no bo co to jest spichlerz na 250 na 250 tych jednostek ziarna, no to jest mało, nie? Wiadomo, że część jak najbardziej jest magazynowana w gospodarstwie. To tak jest. Tu mamy, dobra, jest na trzeci rok, to jest aktualny. To jest przyszły rok. No i bardzo fajnie, i te pola zapewnią nam tu jakąś żywność. Domy zostały postawione. To jest coś pięknego, coś fantastycznego. Drwalu, ruszaj stary, bo ja cię tu potrzebuję. Tak jest. Następny będzie, czekaj, wyżywię was. Nie ma problemu. Czy ja bym potrzebował bardziej jagód? Czy ja bardziej wolę na przykład mięso? Bo teraz się zastanawiam, jak wygląda... No z tym mięsem jest straszna bieda, ja nie wiem. Oni nie zbierają... Nie mam w ogóle żadnych zbieraczy. O, już mam, proszę bardzo. Do zbierania. To mięso schodzi po prostu na pniu. Wszyscy są najwidoczniej. Ale to ładnie wygląda. Proszę bardzo, jaki ładny, ładny sadzik jabłoniowy sobie tutaj rośnie. Ciekawe, jaka ilość właśnie tych owoców będzie pozyskiwana z tych sadów. No ale jako wiocha rolnicza już mi się to zaczyna podobać. Wróćmy może tutaj. Czy tu nie dochodzi do jakichś dramatów w ogóle? Ale widzę, że tu jest gitara. Opału co prawda jest trochę mało. To może ze względu na to, że mam 7 wieśniaków, którzy nic nie robią.
Idź drwalu. Ja mówiłem, żebyście tutaj rąbali jak dziki, więc rąbcie. Zrobimy was tu trzech, wy sobie dalej tutaj po prostu sięgniecie, więc będzie okej. Okay. Zbijajcie ten cały las. Ja tu muszę mieć wolny plac jak najbardziej. Tak, tu mi się oczywiście kończy kasa, bo wszystko idzie do mojego skarbca. Dobra, z tymi podatkami, podatki sobie mogę odpuścić, proszę bardzo. Tak jest, zwiększymy sobie poziom tutaj ilość świty póki co do maksymalnej, jaką mamy, dziękuję bardzo. To już są zacne oddziały, to są już można powiedzieć kompletne oddziały. Czy ja tu postawiłem kurniczki, nie? Ja byłem takim fajnym szlachciurą, tak jest, ja postawiłem tutaj kurniczki, bardzo wyśmienicie. Tartaki, mam ile ja tu miałem? Dwa tartaki, nie? Tak jest, te tartaki Jezus, jak oni naparzają. No i właśnie, kurde, warsztat łuczarza. Teraz mi się to znowu przypomniało. Tu mamy koziarnię. Czy coś tutaj było? Tu nie ma nic. Proszę bardzo, tu będzie warsztat łuczarzy. Jak ja mam przecież takie ilości desek, no to grzechem byłoby właśnie tego nie wykorzystać. Postawię faktorię handlową i będę jechał z tematem. Tym bardziej, że ja tutaj... ja to rozwinąłem. Tak jest. I właśnie chyba... Czy ja bym tu chciał ogarniać te kwestie tych korzystnych ceł i tak dalej? Dóbr import, no tak czy siak by się to przydało, nie? Tak czy siak, ale chyba pójdę w te leśne zasoby. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak tutaj mamy? Słodu 91. No piwska oczywiście na razie nie robimy. Tutaj, Jezu, nasion to praktycznie w ogóle jest lipiec. Lipiec i pada jak cholera. O, w Dżaworysze, super, Dżaworycha, kolejne ludki się tam wprowadzają, bardzo fajnie. Mamy miodek, przepraszam. Czy jakiś miód? Mamy mnóstwo jagód, mamy sporo warzyw, jajek tak trochę ubogo. Jak tutaj pasieczka? No widzę, że tak, no nie śpieszy wam się. Z tym coś tu ogarniacie? Dobrze, niech będzie. Będzie jakieś małe urozmaicenie, jeśli chodzi o żywność. Z tego powinny chłopki być zadowolone. Dobra, drwale ogarniają, czyli z opałem nie będzie problemu. Z głodu mi tu nie umrzecie. Łuki za chwilę zaczniecie wytwarzać, bardzo dobrze. Składy, tak, ja mam duże składy, które będą... Też to ogarną. I bardzo fajnie. Dobra, idziemy do nowo powstałej tutaj, proszę bardzo. Ja to chcę zobaczyć. Jest, ale mi się to podoba. Jak to ładnie wygląda. Jak to... Kwestia edytora, w ogóle budowania czegokolwiek, podoba mi się niesamowicie w Manor Lords. Pola, czy te parcele mieszkalne, różnorakie kształty, jakie można dobrać tych parcel, że nie stawiamy, wiecie, prostokątnych domeczków, jeden koło drugiego i wszystkie wyglądają tak samo, nie? Ta różnorodność tego właśnie pod kątem budowanie tych parcel i tak dalej, w ogóle z tymi polami, to tu no mega mi się to podoba, to naprawdę, naprawdę świetnie wygląda, jest super, to jest kawał dobrej roboty. Nieodsłonięte towary, magazyn ogólny, co ty do mnie rozmawiasz? Aha, no bo w składowisku oczywiście mamy brak ludzi, jak mogło być inaczej. Przestrzeń mieszkalna 12. Jeszcze, o, miło, dobra, mamy jeszcze dwa miejsca, świetnie. Ja miałem sobie właśnie postawić tartak, o czym jak zwykle zapomniałem, bo jestem hipersklerotykiem, taki ze mnie szlachcic. Czy ja się tu zmieszczę z drogą? Na przykład, nie zmieścimy się tu z drogą, szkoda. Może tędy bardziej? Ja pewnie, dobra. Tu trzeba iść trochę w pole. Tu sobie zrobimy oczywiście tartaczek. Dawaj mi to, bo zapomnę. W zbieractwie tartak poproszę. Tartak sobie tutaj machniemy. Koło składowiska. Będziemy mieli kilka desek. O, jest kolejna rodzina, bardzo fajnie. W składowisku jest tutaj już jegomość. W spichlerzu również. Co prawda same jagody w spichlerzu. Same jagody. No tak, to jest ciekawe, nie? Przecież ja mam dwóch myśliwych. Ja nie wiem, dlaczego oni się tak opindalają, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy ja wam mam zrobić coś takiego, popy, bo nie wiem, bo wy nie wiecie, gdzie macie polować. Trudno powiedzieć, nie wiem. O, proszę bardzo, tartaczek, cyk, jest. Mamy jeszcze wolną miejscówkę dla rodzin? Tak jest, mamy jeszcze jedno wolne miejsce. Ale tu bym nie przesadzał po prostu, żeby mi nie poumierali z głodu, bo mogę przegiąć po prostu pałę. Za dużo ludzi na jednym miejscu. Kasy tak na razie nie mamy, więc i tak tutaj nic nie zaszalejemy. Jak wygląda to pole uprawne? Zostało 8 dni. Wydajność, no tak, no bo to jest małe pole, więc tutaj szaleństwa nie będzie na tych polach. Ale ogólnie nie wygląda to źle. Zbierzecie ziarno, bardzo fajnie, wymucicie to ziarno i jeszcze lepiej. Ja postawię większy spichlerz i chyba nawet postawię sobie spichlerz koło tego.
Myślę, że tak. Ja sobie chyba spichlerz postawię tutaj, żeby on zbierał to ziarno stąd i tutaj koło tego postawię parcelę, którą zamienię później w piekarnię. Ja myślę, że to jest dobra opcja dla rozruszania właśnie tego interesu żywnościowego tutaj. Nowi członkowie dołączyli, super, cieszę się bardzo. Tytuł w tartaku naparzasz, świetnie. Mogę już ulepszyć? Czy ja chciałem duży skład w pierwszej kolejności? Nie, ja chciałem w pierwszej kolejności sobie spichlerzyk machnąć. A widzisz, on jeszcze mało tego, on potrzebuje kamienia. No ale dobra, poradzimy sobie i z tym. Tak, teraz nam brakuje desek, ale to tutaj dość szybko nadgonią. Rzućmy okiem tutaj, dzień dobry, jak wygląda? Już, proszę bardzo, 22 łuki bojowe. Faktoria handlowa. Faktoria handlowa i glina. No właśnie, ja tak, bo żelazo to ja już całkowicie wydobyłem. Ty już tu żelaza nie masz, więc w ogóle jakby spłoń, mój drogi, bo jesteś useless, nie? Ja muszę zrobić tutaj, czekaj, bo ja tu nie zrobiłem żadnego, nie zrobiłem żadnej odkrywki. Glinę potrzebujemy, tak jest, potrzebujemy glinę. Potrzebujemy glinę, co bym zrobił, co? Dachówki, bo trzeba kościół ulepszyć. Tak jest, to jest ważna sprawa, bo tutaj poziom kościoła, dostęp do wody, to jest parcela 1, dobra, to już można byłoby do poziomu drugiego ulepszyć, ale mi chodzi o ulepszenie oczywiście do poziomu trzeciego, czyli brakuje mi poziomu kościoła, ubrań na targu, czym też się będzie trzeba oczywiście zająć, tu można buty robić. To jest akurat spoko opcja. Tu można sobie postawić warsztacik. O, właśnie ten. Umożliwia wytwarzanie buciorków. Buciorki robi z skór. Skór, jak dobrze pamiętam. Skór to my mamy... Tak mamy skór. Tak mamy skór, więc nie będzie problemu. Tym też by się można było zająć. Dlaczego nie? Mamy kasę, to się oczywiście tym zajmiemy. A, dobra, warsztat kaletniczy. Bo to będą, tak, robotników, rzemieślników zamienia. Jak najbardziej, proszę bardzo. Jedziemy z tematem. Gdzie ja wcisnąłem, przepraszam bardzo. Aha, warsztat łuczarski tu wcisnąłem. Dobrze, Żaworski. No nie, będzie i tak. Warsztat łuczarski, ludzie są. Dlaczego? Aha, no bo oni tu produkują po prostu tylko. Tu nie ma menu żadnego wyboru ani nic w tym stylu. Jak z opałem? Spoko. To, że was tutaj dorzuciłem, bardzo fajnie. Wytniecie te lasy i wtedy zaczniemy, odpalimy sobie po prostu chatę leśnika i w tym jednym miejscu, może nawet dwie chaty leśnika zrobię. Myślę, postawię sobie, zauważyłem, tak, to jest lepsza opcja, postawienie dwóch chat leśnika i dorzucenie po jednym ziomku do każdej, nie dwóch w jednej chacie. Tak jest, bo on w ogóle, też jest trochę śmieszne, nie rozumiem tego, zauważyłem, że nawet jak nie ma ograniczonego obszaru roboczego, że na przykład, nie wiem, damy mu sać tutaj drzewa, nie? On posadzi w tym miejscu, on nie będzie sadził nigdzie indziej, ale jeśli mu tego nie zrobimy, on teraz ma pełną dowolność, powiedzmy, nie? Jest obszar bez ograniczeń, to on będzie sadził tylko do oka swojego domu i tyle, nie? To jest trochę słabo zrobione, mam nadzieję, że to prawdopodobnie na 95% będzie zrobione, zmienione, przepraszam, żeby ten obszar ich pracy nie był okręgiem, tylko żeby to jednak sobie zaznaczyć, gdzie my będziemy chcieli choćby te właśnie drzewa ogarniać. Co my mamy? Listopad. Czy zbiory się udały tutaj? O, widzę, że tu już na następny rok, proszę bardzo, jest bardzo ładnie zaorane. Mało tego, żeby było śmiesznie, to tu już nawet jest wzrost upraw, czego nie rozumiem kompletnie. Tu jest ugor. Tak jest. O, dobrze. No i tak właśnie to powinno wyglądać. Dziękuję bardzo. Tak powinno to wszystko wyglądać. Teraz ugor przez 2 lata i na następne będzie znowu pszenica. Świetnie, tylko nie rozumiem, dlaczego teraz ta pszenica już rośnie. Nie wiem, czy tylko szlak nie trafi w zimie. Nie wiem, czy za szybko im poszło. No w sumie dobra, no ja wiem, że tutaj mają jedno pole mniej, to... Dobra, nie będę świniakiem, tak to zrobimy, dorzucimy im tu jeszcze jedno pole, żeby za mało roboty nie mieli, wiecie. A te moje chopki do stropki, tu im pociągniemy takie cieniutkie poletko. O, takie cieniutkie, ale długutkie. Poletko im tu machnie, czekaj, bo nie widzę. O, właśnie, pyk im tu takie poletko. Czekaj, i to jest tak, płodozmian i tu powinno być na... Dobra, na trzeciej pozycji... Na trzeciej pozycji tu pszeniczka ma być. No i dziękuję bardzo. Teraz sobie będziecie fajnie ogarniali, to mi się podoba. Co mamy? Obszar, oczywiście. Jagód nie ma, więc no co, to jak nie jagodzisz, to wypad z chaty.
mój drogi, obóz, no nie wiem, niech obóz robi co chce, no mają to ogarnąć, nic mnie to nie obchodzi, mają to ogarniać. Ja mam deski, więc skład, proszę bardzo, skład proszę mi tutaj natychmiastowo ulepszyć. Żywności mamy dość, żeby przeżyć. Trzeba dorzucić kolejne parcelki. Tak jest, trzeba dorzucić jednak kilka nowych parcelek, żeby tu jakiś przyrost się w ogóle czynił. Tu zrobimy oczywiście parcele, tak jak przedtem, małe, minimalne, na kurniczki. To będą na kurniczki. Jak tutaj moje drzeweczka? Ty badajcie, już tu są jabłka. Panie, zielone, czerwone, kurdaki wafel. Jest w grudniu, nie? W grudniu są jabłka. Taki jestem zajebisty rolnik, że nawet w grudniu mam jabłka na tym, nie? Na jabłoniach, nie? Tak to super poszło. Dobrze, tutaj byłoby trzeba w ogóle też zacząć rozwijać. Tą dżaworychę byłoby trzeba zacząć rozwijać. Tutaj ulepszenie jest, ale wyższy poziom, tak jest. Ja nie mam dostępu do wody, ja nie mam dostępu do kościoła i nie mam ubrań na targowisku, bo nie mam... Bo czego nie mam? Garbarni nie mam. Oczywiście, że nie mam garbarni. Nie wiedzieć dlaczego, a skór mam, no właśnie, skór zwierzęcych ma 78, więc to będzie do ogarnięcia w miarę szybko, w miarę możliwie szybko nawet bym powiedział. Wy mieliście właśnie, jak to wygląda, pszenicę i wy tą pszenicę, gdzie jest ta pszenica na przykład? A, no tak, ziarno, bo ziarno... Jezu, nie pszenicę się mieli na mąkę, tylko ziarno się mieli na mąkę, hello... A piekarz się znalazł od 7 boleści. Dobra, w noże dżawora jest wszystko, w noże dżawora jest wszystko ok. Miodek jest jakiś, pojawił się może miodeczek? O, mamy jeden miodek, niesamowite, po prostu niesamowite. Będę tu musiał chyba, widzę, zainwestować w jeszcze jedną, może dwie takie duże parcele. Może nie aż tak duże, bo ja widzę, że tu jest niewykorzystane. To też chyba trzeba dobrze wycelować właśnie z taką parcelą. Zainwestuję jeszcze w parcele właśnie warzywne. I myślę, że tutaj na razie byłby spokój i będę mógł coś ogarniać, powiedzmy, ogarniać w kwestii właśnie tego jęczmienia. Może coś się uda, no bo no szału nie ma, no tu tego słodu trochę będzie, przynajmniej na rozwój początkowy, na ten browar, na piwsko i na rozkręcenie właśnie interesu browarniczego, myślę, że powinno to ogarnąć. Także no cóż, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że miejsca w mojej świcie nadal są oczywiście wolne, otwarte, piszcie w komentarzach, kto chciałby z Was znaleźć się oczywiście w tej świcie, a w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeżeli tak, no to wiecie co robić, zostawcie łapę, zostawcie Wasze fantastyczne komentarze, no jaki subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.